Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy na targach książki historycznej w Arkadach Kubickiego pod Zamkiem Królewskim w Warszawie. Ostatni dzień tych targów, została nam godzinka z okładem do zamknięcia, ludzi coraz mniej. Pora na jakieś podsumowanie. Dzięki determinacji Michała udało nam się wyłączyć ten głośnik, który tutaj ryczał nam nad uchem. I już dzisiaj przeszli samych siebie, bo w pewnym momencie pan ogłosił, że na stoisku numer taki to ataki siedzi dwóch profesorów. No to jest po prostu niezwykłe, po prostu. Dwóch prawdziwych profesorów i słoni jeszcze powinni powiedzieć. Wyłączyliśmy to, nie ma tego, więc możemy trochę w spokoju porozmawiać i jakieś pokusić się, jakieś podsumowanie. No więc, proszę Państwa, oferta jest zestandaryzowana źle. To są wszystko bezskuteczne próby wjechania rowerem Wigry na Mount Everest. To się nie może udać. Ludzie, którzy tutaj wystawiają, ja nie mam pretensji do handlowców, natomiast mam pretensje do wydawców i autorów. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę i przypomnieć, że jest taka kategoria jak sztuka, że ona dotyczy również książek. Sztuka edytorska, sztuka autorska. Natomiast tutaj nic z tego nie widzimy. Nie istnieją takie rzeczy. Ja oczywiście mogę powiedzieć o swojej ofercie i powiedzieć, że u mnie tak jest. No ale ja mam takie aspiracje i ja z taką myślą, żeby to miało wygląd i jakość, robię to od samego początku z wielką determinacją, wbrew wszystkiemu i wszystkim. To, co tutaj mamy, no to w większości są, proszę Państwa, pomyłki albo utarte szlaki, które kiedyś działały i kiedyś przynosiły jakiś profit, a dzisiaj to się niestety wyeksploatowało i nic z tego nie będzie. Znaczy nie będzie z tego zadowalającego wyniku sprzedaży, bo coś tam zawsze się sprzeda. Ja nie będę omawiał, proszę Państwa, wydawnictw, jakby to powiedzieć, ideologicznie dalekich od naszego profilu, bo ja zawsze lubię się przyczepiać do tej tak zwanej prawicy. Bo widzę, że to jest po prostu najgorzej, tak? Że to jest najgorzej, że to jest tak grubo ciosane i tematy, które podejmują wydawnictwa prawicowe, są w zasadzie no, wyeksploatowane do imentu, a oni ciągle, tak? Do tego dochodzi, że to są ludzie, którzy się powołują na jakieś fejkowe, przepraszam za taki kolokwializm, produkcje sprzed lat, które dzisiaj urastają do rangi prawd objawionych. Nie będę mówił, o kogo chodzi i o jakich autorów z lat dawnych. Kto tu był, ten wie. To się, proszę Państwa, musi zmienić, dlatego że po prostu klienci nie przyjdą. Przyjdą albo obejrzą i wyjdą, dlatego że to jest któryś z kolei sezon, kiedy się pokazuje ciągle to samo i naprawdę już nie będę szydził z Niedźwiedzia Wojtka albo z tych wszystkich tajemnic, bo to jest festiwal tajemnic. Już wszystko jest tajemnicze, proszę Państwa. Najbardziej tajemnicze prowincjonalne miasteczka w Polsce. Najbardziej prowincjonalnym miasteczkiem w Polsce, tajemniczym, są Marcule, proszę Państwa, koło Iłży, dlatego że nie ma tego miejsca na żadnej mapie, ale to taki żart. Proszę Państwa, dziwaczne, fikcyjne gwiazdy, które są prezentowane na niektórych stoiskach. Ja sobie zajrzałem tutaj do prozy niejakiego Akunina, który wymyślił taki sposób sprzedaży, bo to wszystko jest, proszę Państwa, próba odnalezienia cudownego wytrychu, który zwiększy sprzedaż. No więc mamy mistrza z Rosji, Akunina, który wymyślił sobie coś takiego, że będzie sprzedawał cieniutkie tomiki kryminalne i w każdym tomiku będą dwie sprawy kryminalne ilustrowane jakimiś obrazkami, rzekomo dynamicznymi ilustracjami. To jest bieda, która kiedyś była ciśnięta przez Gazetę Wyborczą, dzisiaj to się całkowicie wypaliło. Takich formatów jest więcej, one są wszystkie razem i każdy z osobna nieskuteczne. Ja się będę przy tym upierał, dlatego że sam tu stoję, mam inne formaty, które są skuteczne i które mogły być jeszcze bardziej skuteczne, gdyby ktoś potrafił na przykład rozwinąć twórczo. To jest ważne, żeby tego nie naśladować, ale rozwijać twórczo. Obojętnie, co by kto przez to nie rozumiał. Marnie to wygląda. I mimo tego, że mamy coraz więcej towaru i ten towar jest jakościowo coraz lepszy, to jest absolutnie bezwzględne. Jestem tego bezwzględnie pewien, że ten towar jest coraz lepszy, no bo mamy to, prawda? Już to pokazywałem. I inne rzeczy. Sprzedaż jest
taka sobie, dlatego że ludzie są zmęczeni tym. A my tu siedzimy jak ten pająk czyhający na muchę, który sobie uplótł taką ciekawą bardzo, bardzo sieć. I niektórzy kupują, niektórzy oglądają, myślą sobie, ho, rzeczywiście zaskakujące, ale czy to można w to zainwestować? Zobaczymy. Ja będę w tym trwał, proszę Państwa, ale też postanowiłem przedsięwziąć, ponieważ ja nie mogę siedzieć bezczynnie. Znaczy w niektórych, jakby to powiedzieć, sferach aktywności siedzę bezczynnie, bo się na nich nie rozumiem. Ale akurat, jeżeli idzie o wydawanie książek, no i pracę autorską, to mam aspirację do znawstwa. A skoro mam aspirację do znawstwa, to znaczy, że muszę coś przedsięwziąć i nie mogę tak patrzeć, jak to ciele namalowane wrota. Tak myślę sobie, że trzeba to zniszczyć po prostu. Bo nie mogę na to patrzeć. Trzeba zorganizować jakiś nowy segment, nową formułę z treścią, która będzie kontrowersyjna naprawdę. Tak? To znaczy, co to jest naprawdę kontrowersyjna treść? No to nie jest, czy Hitler żyje w Argentynie, tak? To nie jest kontrowersyjna treść. Albo rządzą Żydzi, to też nie jest kontrowersyjna treść. Ja nie będę teraz zdradzał, co uważam za treść kontrowersyjną, ale wkrótce się Państwo, mam nadzieję, przekonacie, co to takiego. Te wszystkie demaskacje, które również ja eksploatowałem, przestają być powoli aktualne, bo tego jest za dużo. Tego jest za dużo i ludzie już nie wiedzą, o co chodzi, a wytłumaczenie im zaczyna się od powielenia tych samych treści, o których oni już słyszeli. A wie pani, czy podobno Hitler żyje w Argentynie, tak? Podobno wszystkim rządza. A o rezerwie federalnej pani słyszała i tak dalej. Proszę Państwa, tu się nie załatwia spraw politycznych, tylko się robi sprzedaż. A podstawową zmyłą, jaką ludzie stosują i uważają, że to jest dobrze, to usiłują przedstawić klientom, którzy tutaj przychodzą, siebie i swoją pracę jako jakąś polityczną moc, jako jakiś charyzmat, który za chwilę już, za momencik doprowadzi do nie wiem jakich globalnych zmian. Do niczego nie doprowadzi. Chodzi o to, żeby były ciekawe książki i żeby zainteresować nimi ludzi i żeby ci ludzie po przeczytaniu tych książek nie czuli się oszukani, zrobieni w bambuko i wystawieni do wiatru. To jest program realny. I to nie jest program minimum, niech się nikomu nie wydaje, bo zaraz ktoś mi przyjdzie i powie, o, bo pan taki minimalista, a tu trzeba wreszcie napuścić Chińczyka na Żyda, tak? Nie, no, proszę Państwa, to jest program realny. Tak? I to jest być może nie jest to program maksimum, natomiast nie jest to program minimum. Chodzi o to, żeby nie oszukiwać klientów i nie mylić spraw rynkowych ze sprawami politycznymi, bo to się źle skończy. Bynajmniej nie dla polityki, tylko dla rynku. Do widzenia. Pożegnam się z klientem. Tylko dla rynku. Co widzimy już, a co będzie się pogłębiało. Ale to ludzie tego nie zauważą, dopóki się nie okaże, że im wydawnictwo padło, albo że klienci nie przychodzą i to, o Boże, jak to się mogło stać, kurczę blade, dlaczego tak strasznie, kupowali kiedyś te książki, a teraz już nie kupują, wszystko przez to, że ludzie nie czytają książek. Proszę Państwa, z mojego punktu widzenia sprawa wygląda tak, że ludzie wyłącznie czytają książki, wyłącznie, i w zasadzie nie robią nic więcej, więc jak ktoś narzeka, że ludzie nie czytają książek, to jest sam sobie winien. Robi się hałas, bo ci, którzy nie umieją nic sprzedać, już się wynoszą z tych targów, chociaż została godzina. Ja tu zostanę do ostatniej minuty, proszę Państwa, bo jestem nauczony doświadczeniem takim, że trzeba czekać do końca, albowiem w ostatnich sekundach może pojawić się ktoś, kto zechce zostawić na tym stoisku 500 zł. Tak, to miało miejsce wczoraj i przedwczoraj, więc czekamy. Nie ma sensu tego wywozić wcześniej, zawsze można zdążyć z rozładunkiem. Proszę Państwa, tak dalej być nie może, bo to się wszystko domaga zmiany. Jeżeli nikt tutaj nie wpadnie na pomysł, żeby tę zmianę zainicjować, to ja ją we własnym zakresie zrobię i na tym jeszcze zarobię. A potem zobaczymy, co zrobi reszta i w jaki sposób to wykorzysta. Także ja Państwa zachęcam do tego, żeby Państwo przybywali na te targi w przyszłym roku, bo one są ciągle aktualne, ciągle warto tu przyjść, ale te tendencje, które zauważyłem, no nie wróżą niczego dobrego. Bardzo dziękuję za uwagę. Do widzenia, do usłyszenia.